Liczę na to, jak. Liczę też na Invade'a. Jest trash. Jest szansa na Invade'a. Ale czy ten team da radę robić? No, ostatnio. Próbowałeś zrobić ten Invade'a, ale Lucian dobrze zagrał. Connection lost. Connected. Co to jedno? Tak. Siema. Co? User in your channel timed out. Co się odwaliło? Po prostu wywaliło mi neta na chwilę. A. Losowanie komentatorów. Z darmówki jakieś pewnie cisną. Kurwa. Już powinien być stream, już jest stream. Jesteś dalej w spekcie? Tak, jestem. Proszę, minutę. 20 sekund. O, no taki. Przecież to był taki mały DC. Internet poległ. Poległ w walce. Tak. I zaczynamy, tak? Czy to pierwszy loading skin, ale no. Sejuani, Kennen, Seraph, Brand, Irelia, no to. No, Lux main, Thresh main, Wayne main, Renekton main. Ciekawe. 5-0 punktów. Dalej. Na tego mecza nie liczyło. Kennen z kleptomancją przygotowuje się do obijania tego Renekta. Dziwię się tylko, czemu ten Kane kurwa znowu kliknął tego Dark Harvesta. Renekton też mimo lepszy z tym Conquerorem niż ten z Diatek. Ale zobaczymy, jak im wyjdzie. Na dzień na tym na streamie. Halo, zmiana ceny. Chyba nasz komentator jeden jest tam. No to co, poczekamy chwilę. Połkował mnie, komentujcie chwilę. O dobra, to jest na scenę chyba. A tutaj się szykują na invade. O, tylko na wizji byli. Na wizji byli. Na razie nic z tego nie wyjdzie. Już następny invade na tym turnieju, nie, który nie wyjdzie. Chyba, że popełnił jakiś błąd. O, cały ten niebieski schodzi. Tam nie podejdą dalej. O, wycofują. Może się tutaj szykuje tego krzaka. Nie, wycofują. Dobrą wizję postawili. No i Kain będzie zaczynał od blue buffa. Przepraszam. Sound mikrofon. Przepraszam. Spoko, spoko. No był invade. No próbowali zrobić invade'a, właśnie widziałem. Tak trochę, a nie wiesz. No,
Zobaczymy. Wronek. To będzie MVP, zobaczycie. Ja w niego wierzę. A Wronek gdzie gra? Na tym, na Xerafie. A, no tak. No, bycie mainem Kingeda to obowiązuje do kierowania. Kane znowu ta sama taktyka, nie bierze E na to, nie wiem czemu nie bierze drugiego E. Zastanawiamy to. Ja nie wiem czemu on zaczyna od Blubafa, nie od Gratków albo Reda, ale dobra. Jak lubię, to też tak gram, ale ja po prostu biorę E i próbuję zgarnąć dwa kraby wtedy. No. To nie zawsze tak wychodzi, ale to jest taki ryski bardziej. Tak lubię grać po prostu. Ale to zobaczymy teraz. No, matchup na topie, mi się wydaje, że do pewnego poziomu Ken będzie miał dominację nad Ranktonem, ale... A to jest engage od Thresha i łapie Xerafa. Thresh od Xerafa. Kurde. No tu Bronek niestety musiał flasha palić. No, to jest, ta będzie teraz ta przewaga enemy bota, bo Xeraf i Brand to nie są najbardziej wytrzymałe piki. Thresh jednak trochę HP ma. No, nie mogą jakby... wchodzić w dłuższe trade, muszą ich połkować cały czas. Bo wejście w dłuższy trade może spowodować śmierć. I mamy tam trafienie, Kennen kontra Renekton i Kennen wychodzi z tego, no... lepiej, no, lepszy trade. To jest Kennen pod Cryptomancy. No tak. O, zniszował. Pieniążki. Dalej Kenem. No, raczej Renekton nie będzie miał podjazdu od tego Kenem, a ten jest zbyt dużą kontrą. Może uda mu się chociaż nie wywalić. Ken kończy Reda. Chciałbym zobaczyć Gnara, wtedy by coś umiał. Też, bo na Gnara Renektona byłby w sumie zajebiste. No i Xeraf próbuje pokować tego Thresha, ale wychodzi. No teraz jedna czwarta mamy. Lux dostaje, czwarta. Nie trafiła swoim Q i... Sejuani... Nie skończy się tam niczym. O! Co to za flash? Widzimy... O kurwesyn! Co tutaj jeden, się dzieje? Teraz. Pajacerkę widzimy na bocie. Tak, tutaj jest potężne, potężne bitki są. No i Wayne tutaj spokowała jeszcze Xerafa. First blood dla... Randa. Ale no, dosyć ciekawie to wyglądało, nie powiem, że nie. Kane tutaj się prawie wywala od golemu. Chyba będzie odpuszczał te dwa golemy. Tak, nie podchodzi. Golemy tu hard. Tak, golemy tu hard. Ale tutaj na razie no... Irelia wygrywa z farmą, Toplane no... Patrząc na farmę Bronka, no nie widzę przyszłości tego lane'u. 20 farmy do tyłu w czwartej minucie. Ale też chciałem zobaczyć, mają Branda. To jest skurwiel największy. Dobre jego combo oznacza easy, no, dwie asysty albo killa, dla, dwa kille dla tego Xerafa. No to prawda, no mają bardzo dobre teamfighty, więc będą musieli wokół tego grać. Ale teraz bardzo dobry trade od Renektona poszedł, bardzo. O. Lecz dosyć ciekawy jak na razie. Może nie ma dużo killi, ale za to kurde pajacerka jest zjebana. I znowu Brand do przodu. On się nie boi. On wie czym gra. Na miedzie jedyne, co tak naprawdę powinien robić na tym bocie, to mi dodawać te hooki tego Thresha. Jak nie trafi hooka Thresha, to nie mają szansy się wyrobić. Xerafe cały czas obija Thresha, bo boi się, że chyba, że Wayne puści Q. Zażuje po prostu. I Q od Thresha i to jest deadek dla Xerafa. Martwy Bronek. Tak, Bronek poległ, niestety. I na razie bobrzy. Bywają. Dobry. Dobrzy. Dobry. O kurde! O dobra. To jest zawodowy. 700 tysięcy punktów na Thresha. Zawodowy, hook od Thresha. Zawodowy. Zniszczył przeciwnika, zniszczył.
No i 1-3. 1000 golda przewagi dla bobrów. No i czy... Ten tutaj ma, będzie miał fajta. O, zmisował. Zmisował. Ale... Nie, jednak nie. I znowu Hugo od Thresha. Dronek znowu no, polega. No że pokazuje. Ale... Także pokazuje, że tamta gra to tylko wypadek przy pracy. Ale mi się wydaje, że Bronek chyba inting jebie. To jest chyba inting już. Bronek? No. Takie dwa detki. Trochę z dupy bym powiedział. No, Kennen cały czas tutaj jednak to nabije. Nighton nie może nic zrobić na niego. Znaczy, mam lepszą farmę niby, ale no. A też założyć to, że kryptomancy ma Kennen. Patrząc na historię Bronka, to no, trenowali ze swoim supportem botlane Zirath i inny, w sensie no, Zirath Brand, coś tego typu, albo Zirath Spy. Więc no, nie powinno być tak źle, a teraz widzimy po gierce, że 4-0 Vayne, no już będzie dużym problemem. No, Renekto znowu dostał stuna od, od Kennena, ale no, Kennen nie może podać z niej walki. Trzeba pamiętać, że chyba KM ma jeszcze TPK. Tak, KM ma jeszcze TPK, ale... Nie wygląda to za dobrze. KM pod botem. Bardzo możliwe, że Bronek tutaj znowu się wykurwi. W sumie Irelia mogłaby teraz spróbować zabić tą Lux, ale no... Też Irelia trochę bez many jest. Ken, co robi Ken teraz? Ciekawe co robi Ken? Czy trafi teraz Q? To był anima ulti. No i to będzie martwy Renekton prawdopodobnie. Chociaż? Tak, to jest run. Nie, Renekton przeżyje to. Renekton to przeżyje. Heal z Q. Załatwił sprawę. Spalony thresh od Renektona i spalony thresh od Kenena. Tyle z tego wyszło. Botlane ma level mniej od Kery. No, teraz też bez połowy HP. No, to jest właśnie ta moc tych epiker na bocie. Mogą mieć 0-2, ale i tak ten poke jest prężny. Cały czas ten damage jest za duży, by go utrzymać. No tak, to nie obijają tej Vayne, a ona ten główny damage jest. Vayne tak praktycznie 100% HP teraz. A no, ten Zirath z farmą jest już no, 30 do tyłu. 40 prawie. No praktycznie. No, chyba będzie dedek tutaj. Ej, jednak nie, teraz wysłał Q. Przeżywa, o, to Joanna Mida. Też od Lux. Też od Lux. Tyle. No i tyle no. No tutaj też my gdzie widzimy ponad 30 creepów przewagi Zireli. No akurat ten zawodnik zgrywa z farmą, przeciwnie się do Bronka. Zobaczymy na coś o potocie. Jeżeli ja cały czas ta przewaga tej farmy z tych Q. I chyba Lux będzie martwa. Lux weszła w to jeszcze i Irelia zabija. Lux. To ty da Ileri, ile kurwa jest Ileri. No ale patrząc na Vision Score od Vayne. No, Vayne to tutaj może trochę namieszać. I Xera się trafia swojego stuna, bo zajebał miniona. No niestety. Źle to wygląda, ten botem bardzo źle wygląda. Mi się wydaje, że jak Sejuani wejdzie na ganka, to może być łatwy triple dla Wayne. Ale no, Kane dalej w tej grze, no... Nie może nic zrobić w sumie. Mógłby chodzić na tego mida, albo na topa, coś cokolwiek próbować, jakąś presję wybierać. On się farmi cały czas. No, w sensie, ma zero tak na Darker Bestie i nie wiem, czy w ogóle zaatakował kogoś w tej grze. Więc no, będzie trochę farmy tam forma, bo wątpię, żebym miał ponad połowę teraz.
Też on może mieć dopiero jedną czwartą, albo co wbitą. Też mi tak wydaje. Irenia mądrze gra Thunderous, nie można powiedzieć tego, że nie. Ale to jest zagranie tutaj, kurde! Pięknie! PogChamp! Po prostu PogChamp dla czacie dla Sejuani. Trafiła R-ką, nie tak jak Jankos. No ładnie ją sportowali, no. Lub bez bariery była. Nie miała szans tego ale dojść. Teraz flash, oj, nie trafione Q! I chyba trash dytka! Co tutaj się... Co tutaj się dzieje w tym meczu? No i trochę kombak poszedł od drużyny niebieskiej. Tak, 300 teraz tylko 300 golda mniej mają. Zobaczymy. Bo w sumie Wayne, no... To jest ten moment, kiedy Brand i Xera zaczynają być coraz silniejsi. Oj, Xeraf na wizji. Łapany, czy Brand mu pomoże? Brand mu pomoże, ale nie trafia żaden skishotem. Co tutaj się on dzieje? Brand bez many. Czy Wayne podejmie walkę? Nie podjęła. Renekton dostał stuna, ale to byłoby na tyle. No Rai to zbyt tanki jest, no niestety, no nie zabiją go, Kelly nie ma na tyle damage'a, żeby go zabić. No 5-0 Wayne, później będzie problem. Jak skończy dwa itemy, to wątpię, żeby mogli ją zatrzymać. Wayne z całym botkiem. Nasza minuta. No i to tam. Niestety. Nie wygląda to zbyt kolorowo aktualnie na tym bocie. Chociaż w sumie to Wayne ma jako jedyne kille w tym teamie. Też trzeba to zauważyć, że to jest jedna osoba, a jeśli Irenia dobrze zagra, to ten Wayne nie będzie w teamfajcie. Ale też będzie jakiś godlek. I Kane nam idzie i znowu wyjebka od niego. Nie sądzę, żeby tutaj kogokolwiek zabił. Irenia z killem, Irenia z dwoma killami. No i Sejuani musi uciekać. Czy zdoła uciec? Lux zdoła. I Bronek znowu umiera. Bronek martwa. No szkoda tego Bronka, no nie powiem. Szkoda, rip Bronek na czacie poproszę. Mógł już tego Singeta pikować. A mógł. Chociażby trochę przyprostował. No w sumie teraz jego staty też wyglądają jakby prostował. Kenen cały czas tutaj idzie. Zabić na ekranie, chyba mu się teraz uda, nie było minionów. O, tak to nie stanowa topa. Ceda. No, 60, 70 prawie farmy mniej od Wayne. Opak dużo nie może zrobić teraz. Ten Brand jest tą taką siłą na tym. Kane cały czas oddaje Blue, Lu, ale no, w sumie to jest free Blue dla Irelia w tym momencie. Irelia jest w stanie ją po prostu zanshotować nawet. Źle to wygląda dla zespołu niebieskiego przez tą Wayne. Tylko przez tą Wayne. No tak. Zespół niebieski powinien się skupić na tym, żeby wziąć nagrodę z Wayne, bo no 1000 golda by się im przydało. Jeśli zabili Wayne, to też... Kenen, no... Przegrywa te trade teraz z Nectonem tu. Od Kane'a też będzie prawdopodobnie dalszy i znowu. To jest suk od Thresha i Brand umiera, chociaż puszcza jeszcze R-kę. Czy będą w stanie zabić? Tak, zabijają Thresha. Brand też prawdopodobnie nie żyje. Nie ma stuna. Tak, double kill dla Wayne. 8-0 Wayne. I teraz Wayne będzie chyba Wayne jednak teraz umrze, bo goni ją Irelia z Sejuani. Czy będzie w stanie to wyklikać? Może uda się je zekwytować. Execute? Execute. Nie! Shutdown! Nie będzie. Kill dla Bronka. Dla Bronka!
1000 golda. Co on z tym zrobi? I kiot. A to śmieszna rzecz teraz poszła. Zabiją Irelia? Nie zabiją Irelia. Znaczy zabiją Irelia, ale ona jeszcze zdąży zabić supporta. Okej, okay, może tutaj na farmie sobie trochę tych burz. Że wreszcie będzie miał. No już będzie miał, już będzie miał na do tego. No raczej na pewno będzie miał Rafa. I Sejuani umiera. Sejuani też umarła. Kill dla Kayna. Kto by się tego spodziewał, że Kayn będzie miał killer w kolejnym meczu? Już tamtym miał. I to no jest... Infernal dla czerwonych będzie. O ile Tambran przyjdzie i wyczyści ich. Kennen z R-com. Kayn do zmany. I czy Kayn zabije w ogóle te Zenkton? Nie udało mu się zabić Zenktona. Zenkton ma flasha? Nie ma. A zabija Kennena. I ten Infernal za czerwony. O, Bronek potrafi. Trafił, ale nie zabił. Oj, i chyba tutaj będzie wyjebka od... No jednak nie. Któreś teraz mi sobie swoje Q. Niestety. Bronek ten będzie brał pierwszy turek. Dobrze, bo dla Golda. O, Wayne odpalona. Zabija pierwszą osobę. No i Miona przy okazji od Thresha. Minion martwy jak. Dostał kombo. Ten turek na bocie prawdopodobnie też padnie. A też. Będą próbowali go brać. Bronek jednak go obroni. No i reset linii jest. Pytanie, co teraz sobie kupił Wayne? No, idzie pod... Nie no, chyba idzie pod elektryka. Nie. Stormraiser? Idzie pod elektryka. Idzie pod elektryka Wayne. Nie, żeby mi się nie śmiało z tej taktyki, ona jest kurwa useless. Że to jest trochę trollowanie gry. Coś by Wayne sprzedamy. Tutaj powinno wjechać Ginzu. No. Lekton bije Herolda i ma w dupie enemy team. I ciekawe... A je, nie, to jest koniec gierki. To jest koniec gierki. Tak, czerwoni po prostu mają dominację. Błędy od teamu niebieskiego. I teraz teamfight, w którym w sumie obydwa teamy zrobiły kurwa tak głupie błędy, że nawet na ironię tego nie widziałem. A jednak team czerwony wychodzi z tego cało i zabiera dwa kile i Herolda. Ja bym nawet... ja bym już pisał FF na czacie. Po takim czymś. No według mnie niebieski team nie ma podjazdu, nawet jeśli ta Wayne troluje z tymi itemami, to i tak widać, że umiejętności są wyższe w teamie czerwonym. O dziwo. Nie no, ja tą Wayne biorę kurde po prostu na... A się spytać, skąd ten build buff? Spytać, skąd ten build, chyba kurwa z Mega Fire. Electric Wayne, kurwa, 2019, no chuj, no. To build chyba, nie no, 2017 pewnie jak build. Ale rozumiałbym ten build tylko ewidentnie wtedy, kiedy ona by poszła na team, gdzie masz 5 squishy targetów. Ale... Ale Stormrazor jest bez sensu w tym momencie, no. Teraz ten pasek Stormrazora jest totalnie useless, jeśli gra, nie gra się w ogóle krytu. A nawet jeśli się gra, to i tak się tego nie kupuje, bo jest bez sensu ten item. A to jest słabe. Chyba... Wydaje mi się, że Wayne nie widziała tego. Nie widziała update'a, który był do Stormrazora i myślę, że to dalej kryto daje. Irelia, czy zabije Lux? Chyba Lux jest o pałach? Nie, jednak Irelia... Lux to jest barierę. Tylko trade. No i Herald, myk! Zajebał w tureta. Idzie dalej, dumnie, kroczy po bocie. To zrobi enemy team. Czwórka zgrupuje się na bocie. I pytanie, czy ten piątka jest na bocie i czy będzie teraz teamfight, czy po prostu każdy team obsta zbroję i będzie miał to w dupie. Thresh goni. Goni Irelię. Dostaje stuna, czy zapie Irelię, nie zapie jednak. Kayn na E biega po dżungli. No i Thresh będzie miał już 28 punktów, 29 punktów za wizję. No, Thresh... No dobrze, no. Chcę powiedzieć, no. Team niebieski jest zsiżowany z każdej strony, no i...
I warto nadmienić, że jeśli Bobry wygrają ten mecz, to będziemy mieli w grupie drugiej potrójny tiebreaker, bo każdy team będzie miał 1-1. No i wtedy mamy dosyć... Nie, bo czekaj, dzisiaj były 3 mecze rozegrane. Dwa. A pierwszego nie było. Pierwszego nie było i Plemię ma 1-0. Tak. Bobry mają 0-1. 1-0 ma jeszcze... nie, PTNC. Ma 1-0. No, 1-1. To przejebał pierwszy mecz. Czyli mamy... Kurde! Dogrywki! Potrójny tiebreaker będzie, no. Będą dogrywki jebane. To by się teraz spodziewał. Zobaczymy, czy niebiescy jeszcze też ugrają, no bo jak nie ugrają, no to mamy dogrywki. Irelia, no Irelia... Pada? Nie, nie pada. Nie wiem, dlaczego Wayne puściła flesza, ale no... Może bała się do Major Bronka? Brandy się tam dochodził, tak, Xero tak. Bardziej chyba. Przestraszyła się tej Erki od niego, ale też tak niezrozumiałe. Batek będzie brany. Wszystkim czerwony. Ocean, i ty jest. No i tutaj no Sejuani nic nie zrobi, no. I zapał Xerafa, no i pięknie. No i Bronek poległ. Bronek 1-6. Niestety. No, niestety Bronek już MVP nie zostanie. MVF? Może Most Valuable Feeder? Coś takiego? Chciała nagrać dla niego. Kupna Irelia. No Irelia martwa. Tak, koniec meczu to jest. Po prostu to jest koniec. Dominacja od teamu po prostu czerwonego tak jest potężna, że tutaj teraz mogę nawet zrobić Barona w tym momencie. Niby ten team comp w drafcie był lepszy dla teamu niebieskiego, ale jednak... Umiejętności, no bo pod team niebieskiej nie ma. A jednak ten Electric Wayne, no... No jednak ma 9, no bo patrząc na team fight'y teamu niebieskiego, no jestem zajebistem, ale... Żeby doprowadzić do takiego fight'u, jeszcze trzeba się nie wypierdolić przed nim. No niestety, Bronek się nie popisał. Bronek poległ w tej walce tym razem. Ale w następnym no meczu pokażę. Pewnie go wierzę. Team czerwony to nie widać w ogóle żadnego team compu, no. A wygrywają, bo są lepsi po prostu. Ugrałem lepiej teamowo ogólnie. Te zejście na Herolda i te zejście na Dragony. Ta rotacja dżungler coś kurwa robi. To jest w ogóle dla mnie istny cud. Po tamtej gierce... No to grze, to mnie się nie spodziewał, no, żeby cokolwiek robił. Dla mnie był do wyjebania 3 razy już, nie? Ja już bym pisał do randoma jakiegoś na tego, na lolu. A tu chuj! Pokazał się, no, objektywy robił, no. Każdy objektyw jego. No, też prawda, ale... Ta przewaga od tej Wayne na docie, no... Nie miał nawet jak podejść do tych objektywów. I teraz Thresh idzie czyścić wizję na Baronie. Nie zobaczył kontrol Warda, co jest, kurwa? Renekton też nie widzi kontrola i dopiero Wayne go zauważa. No. Ciekawie to wygląda, ciekawie. No, team niebieski nie. Chyba się spodziewa tego Barona, bo ustawiają się tak, jakby chcieli tam... Ale czy będą się spodziewali trapa? Wątpię, żeby się spodziewali. Sejuani idzie. Nie mają tam wizji, Sejuani. Uda się zabić? Tak, Sejuani. Sejuani łatwa, dobra. Czekuję. I Kennen wchodzi do teamfighta, to jest inicjacja od... To może być fight. To może być dead na Irelia czyści. To może być fight dla niebieskich. Irelia pochczam! Znowu Irelia pochczam, jak chuj! To właśnie mówiłem o tych teamfightach. Ale nie, jednak jeszcze Renekton to czyści. Co tutaj się dzieje? Teamfight dla... się właśnie ta przewaga w goldzie. Tak. Teamfight dla teamu czerwonego. Co tutaj Nawet się dzieje? Bardzo dobrze rozegrali ten teamfight ze strony drużyny niebieskiej, to pokazała się ta przewaga w goldzie, no. Jednak 7000 to bardzo dużo. Zmniejszyli ją o 200 golda. Jeszcze ten brak Grievous Woundsów, redukcji heala od teamu niebieskiego też. I... Ten się wyleczył za miliard, ten Renekton ma Spirit Visage'a, też się leczy za miliard. Powinni zainwestować w Grievous Wounds. Chciałbym się teraz bardzo pośmiać z Wayne'i. Co się kurwa dzieje z jej buildem? Składa Guizo! Składa Guizo, no to chyba dobrze. Znaczy tak, ale kurwa ten Stormer Gizo teraz wygląda jeszcze gorzej. No tak. Bo ten Stormer Gizo praktycznie nic nie daje. Czy... Wayne w tym momencie ma 11k golda, a Zera w 7.
Taka to drobna przewaga, nie? 4000 golda. Prawie przewagi. Ale tutaj team czerwony musi uważać teraz. No bo w tym teamfightcie było... No, za mało zabrakło, żeby teraz team niebieski już z tego cały i do tego jeszcze z potężną przewagą. No, według mnie jakby chociaż jedna postać miała głębokie rany, redukcję heala, no to wydaje mi się, że ten fight by był dla dużo niebieskiej. Bo Kane się wyleczył praktycznie za 100% HP. I do tego trzeba też zapomnieć o tym, że Sejuani, ona od razu automatycznie umarła, dostała ulta od... że nie mogła zrobić. No tak, to był fight 4, fight 5. Myślała tylko RK chyba i Q w tym fajcie. Tak jest dużo, ale nie przewijała tego damage'a na siebie. No i ta T50 ta wizja od Thresha przy 32 Branda też jest to taka drobna różnica w tym meczu, taka totalna by była. 17 w tą czy... No Thresh w tym meczu, te jego hooki, no... W większości były dobre, chociaż też czasami był taki... Odzywał się taki brąz w jego sercu, tak troszeczkę. Ale dobry ogólnie mecz od Thresha. No i to jest kolejny drake dla teamu... Dla czerwonego teamu. Przepraszam bardzo, bo mi podmiałczy. Wejście będzie na Irelia chyba. Teraz flashuje, tu trafi hooka. Trafi hooka. Irelia będzie martwa raczej. Kamień wchodzi z ulti. I znowu Irelia! Defend dla drużyny niebieskiej! Co jest? Irelia Kelly! To są właśnie te teamfighty. To jest właśnie ten ult od Branda, ten ult od Kennena, ten ult od Irelia. Ty, nie będzie teambreakera. Nie będzie teambreakera. I Renekton, a Renekton na teamfightie nie było. Renektona, Renekton intuje. To będzie Free Baron. Wejście na Bronka, co Bronka zabije. Bronek nie ma szans. 4 za 0, biorą Barona. No i Free Baron dla drużyny niebieskiej. I teraz no, mogą się modlić co najwyżej, żeby Lux to ukradła. Chociaż to jest, no... Wątpię, żeby jej się udało. Ma wizję? No, w sumie ma wizję. Mogłaby spróbować to skillować. Czy się jej uda? Czy się jej uda? Nie, Bran podchodzi do niej. I Bran ją łapie. Zabije. I zwisował Q! Ja nie wiem co tutaj się dzieje w tym meczu. Jest to potężny mecz. Widzicie, brąz... Brąz at its finest. No to jest kurwa, no, jeden z ciekawszych meczy. Ci powiem najciekawszy, kurwa. Nie było ciekawszego meczu na tym całym turnieju. Ale pięknie, no. Przewaga, przewaga tego turetu, tej całej wizji, do wszystkiego idzie się jebać, tylko przez to, że to jest team comp. I team niebieski pokazuje grę w końcu zespołową, a team czerwony przez te team fighty teraz będzie po prostu przegrywał. Ile nie łapie, ile nie łapie Wayne'i. Jednak nie zdołała zabić. Ale Kane chodzi sam w czterech, no i to uciec. Team czerwony wydaje mi się, że po prostu za bardzo się poczuł. Mając tam nafidowaną main, która scrollowała z tym Stormlazorem, wcale nie jest taka mocna. Bo teraz zamiast tego Stormlazora mogłaby mieć przykładowo praktycznie całego Infinity Edge'a. Przynajmniej Phantom Dance'a. Przynajmniej. Ja już nie chciałabym tego Infinity, tylko ten Infinity Sword. Phantom Edge teraz... No, to znaczy Phantom Dance'a, Infinity. Wszystko by było lepsze od kurwa Stormlazora. Ale już przynajmniej gdzieś po tego Stormlazora, to niech zbuduje... tego. Static Shiva i armatkę. Jak już chce iść po tego elektryka cholernego, ale to nie pasuje, to jest... Głównie, jeśli team czerwony przegra ten mecz, to jest wina i ewidentnie tylko Wayne'i. I kogo innego. No i build to totalny trolling. I teraz, zobaczymy. Kane dostaje połka. Czy teraz pytanie, czy to będzie teraz teamfight, który zamknie nam zawody, czy... No, team czerwony może tylko się defować. To jest pytanie, czy ktoś zainwestował w te gridy słońce, które mówiłem? No nikt. Dalej ten się będzie lepiej za miliard. I rynek, no również. No jedyne co muszą robić, to defować tą Wayne tak naprawdę. No jak Wayne się wywali, to teamfight jest przegrany. Ale team niebieski cały czas się cofa. Robią... Nie robią taktyki... Czy będzie taktyka 1-3-1?
Czy to jest możliwe? To się dzieje! To jest możliwe. To się dzieje, kurwa, 1-1! A jednak nie, poszli do Irelii, 4-0, nie. To jest. To jest 4-0-1 czy 3-0-2? Dobra, nie patrzmy na to, pewnie przypadkowo sobie kurwa poszli. Tak tam. W sumie. No nie ma, wie ma 1-3-1. Ale już wierzyłem w to, już. Miałem marzenie. Ale 1-3-1 powinni grać czerwoni, a nie niebiescy. Niebiescy powinni się właśnie grupować, bo mają zajebiste teamfighty, a no, Renekton powinien cały czas split pushować któryś z lane'ów i robić presję. Chodzi tutaj Thresh, grabował Kanona. Kanon jest jego, ale niestety Thresh umiera. Thresh i dobra RK Sejuani. Trafiła Wayne, ale... Wayne musi auto-atakować. Wayne zabija jedną osobę. Dobrze. I Brand, czy będzie w stanie zabić Kane'a? Kane umiera? Nie. Irelia ulti, Irelia ulti. Może podamiatać, może podamiatać. Magia. Wayne bez HP, Wayne bez HP. Renek nie zabijał Irelię? Czy ją zabije? Tak. I? Teamfight dla drużyny czerwonej. I nie wiem, co się kurwa dzieje. Bronek ostatni przy życiu. Bronek nie ucieknie. Jak coś prawdopodobnie będzie brany Infernal teraz, bo do torków żadnych nie... I o, Bronek mistrzuje stunę. I Bronek jest martwy. Bronek niestety... Bronek wszystkiego nie trafił! Bronek! Kurwa! Teraz czerwony team powinien wziąć Infernale się ustawić jakoś. Ustawić sobie linię. Ale dwa Infernale plus Lux? Tutaj może być... No hardcary od niej teraz, no bo Lux ma statystyki... Lux powinna defkapa składać, patrząc na to, jakie drake'i mają. Ale no farmy nie ma. 30 farmy. To jest prawda, no. Są 40 farmy w 30 minucie. To może nie jest poziom Bronka, ale... Niestety też Lux nie mogła się farmić, no. Jeżeli ja była lepsza od niej. No ale to poniżej 5 farmy na minutę to też nic. Nic ciekawego. No i teraz tak, Team Czerwony ma 4 Drake'i, 4 wieże, mają przewagę 2000 golda tylko nad teraz nad Team Niebieskim. I pytanie, co zrobi Team Niebieski, czy może Team Czerwony nie zamknie tą grę? I teraz kurwa totalnie zgłupiałem, bo nie wiem co składa Wayne. Chyba ta składa Devdensa, tak? Wayne będzie składała teraz jakiegoś Phantom Dancera. Tak, Phantom Dancer to jest. Czy no, Devdensa, kurwa. Phantom Dancer. Phantom Dancer, przepraszam. Phantom Dancer, no... No to widzimy jeszcze Kane'a bez butów w 35 minucie. O tak, to jest perełka! Jest i on! No, kurwa, to... Nie wiem. Według mnie Kane powinien skupić się na składaniu... Nie pancerza, a Magic Resistów, bo patrząc na team enemy, no to... Właśnie, ale pytanie, dlaczego on nie ma jeszcze Merkurialów? To jest, kurwa... Zobaczysz, złoży tabiki. Jeśli on złoży... O ile złoży. Jeśli on złoży tabiki... Nie komentuję więcej, Lola. O kurwa. Nie no, ale tak szczerze, jeśli on złoży tabi ninja w tym momencie na taki team, kiedy oni mają jeszcze te ceki, te city mu się przyda, to... Nie wiem. Samo to, że złożył Desmond Clayta na to, w sensie zamiast Spirit Visage'a, kiedy enemy team nawet nie składa Grievous Wounds'ów, które mogłyby mu zredukować ten healing, no to... Może pokazuje, że w ogóle nie patrzy na to, co enemy team składa i jaki mają komp. Może chce być szybki, no. Chuj wie. Czyli w skrócie powinien trochę użyć mózgu. O! Sejuani wyłapana! Lux nie trafia Q! No i Sedżu, no chuja zrobi i Wayne. No Wayne też nic nie może zrobić, ma za duży damage dostaje, powinna złożyć moim zdaniem tutaj Merkur... Znaczy to się nazywa... QSS-a powinna złożyć. Tak, bo mają strasznie dużo cyceków. Ale one... ten QSS teraz ni w dupę, ni w ogon ten build. No tutaj potrzebuje Infinity Edge'a, ale... Musiałaby sprzedać tego jebanego Stormlazora, no. Właśnie, Stormlazor jest kurwa do wyjebania. Jak kurwa Kane z pierwszego mecza. Teraz trochę lepiej, ale no... No ten Kane po prostu jakby nie, może nie gra tak tragicznie, ale w ogóle nie myśli, składając ale teraz Renekton kurwa idzie... Nie wiem co on robi kurwa, nawet wizji nie postawił, no chuja zrobił. Ma na wizji przecież ma... Tego, no teraz już nie ma, ale no... Zobaczymy, no. To jest teamfight, to będzie przygotowanie do teamfightu.
I Renekton trochę dostaje połka. 1/4 HP. To nie powinien. Nie no, nie wychyluje się całkiem, ale... On mi szuka od fresha. I Baron. Baron jest dostępny, więc zobaczymy, czy będzie jakiś fight przy Baronie. Infernal za minutę 50 też będzie pewnie jakiś fight przy tym. Trzeci Infernal za czerwonego cienia by się na pewno przydał. To była już kolosalna przewaga, bo jak Lux złoży Rabadona, no to będzie miała strasznie duże procenty. Ale Lux... To jest problem teraz Lux. Jej się statystyki nie zmieniły. Farma przyszła, 13 farmy jej przyszło. Ona nie ma pieniędzy na item. I Sejuani jest złapana, dostała jeszcze podrzucenie od Kayna. Sejuani wchodzi do środka i... Wayne właśnie teraz zabiła sobie tego. Brand puści RK i to tyle. Sejuani totalny impin. Sejuani dostała lagamus. To jest Baron. To jest Baronik dla... teamu czerwonego, no. Mecz się... No, tutaj dominacja się zmienia cały czas. Nie wiadomo, co się dzieje w tym meczu. Były pewne przebłyski teamu niebieskiego, ale no to chyba team czerwony tutaj wygra. Ten mecz jest jak dziewczyna, no po prostu jak ma okres, no zmienia cały czas nastroje, no. To jest to samo. Bronek tutaj próbuje zasilować Barona, ale Baron ma 10k, 7k w tym momencie. Będą go kończyć. Nie ma junglera, żeby to zasilować. Lux jest tak, no, szansę to zasilować. Nie, jednak nie. Kennen wchodzi z Dashem i... Wchodzi Kennen. Będzie Marcel Renekton. Mogą pójść dalej. Gautu by ten flash był? Od Kennena? No tak, Kennen słyszał. Aha. Renekton też. I Vayne też. I Fresh też. Wszyscy feszły. Wszyscy feszują. No, QSS od Vayne w końcu zakupiony. O, QSS od Vayne, czyli Infinity Edge będzie zostawiony. Jednak nie będzie tego Infinity Edge'a w jej buildzie. No, wygląda to dla mnie kurwa tragicznie. No, ale Ken jednak kupił te Merkurki. A no, jednak uratował moją karierę. Ten Omen Randuina trochę bez sensu imo. Versus Vayne, która ma 25% kryta tylko. Mogłaby bardziej złożyć jakiegoś Frozen Hearta, czy coś tego typu. Albo Thornaila. No, to jest double buff dla tego, dla teamu czerwonego. To będzie zamykana gierka, mi się tutaj wydaje w tym momencie. To jest koniec gry. To musi być sforsowany teamfight od posłu teamu czerwonego. Jeśli nie, to się cofali. Elder Drake. Tak, to był Elder. Wcześniej pokazywałem Infernala. Okay. Ale właśnie ta ikonka się nie zmienia. A, okej. Okay. To jest zjebane tutaj, ale to jest Riot. Dajmy im jeszcze 2 lata, to naprawią. No, Siege, teraz będzie siege'owany, ale znowu zamiast... Mamy bardzo ładny autobus. Ale zamiast zrobić 1-3-1, to... I... Thresh hukuje Xterafa, koniec gierki. Koniec gierki. Martwy Zirat. Martwy Bronek. Bronek poległ znowu, niestety, no Bronek... Ale ten hukta wygląda jak zawsze miniony przeszedł. No, bo przeszedł przez czerwone miniony. A. To był bardzo dobry hook, bo sam Bronek chyba nie ogarnął, jak ten flash doleciał do niego. Myślę, że teraz też nie ogarnął, żeby trafił. No, reakcja była szybka, może wiedział, co robi. No i Siege, no ale znowu, zamiast siege'ować jeszcze bota, cokolwiek, to jest po prostu piątka na midzie. Bez minionów są. Mają 9 sekund do Xerafa. Hey. Ten jest to mnie przebaszował przez... Widziałem to niestety. Moje oczy to widziały i tego nie chciały widzieć. Ten Thresh to ma przebłyski po chwilę diamenta i brąza. Może zmienia się z bratem przez chwilę. Kolegą gra. Jeszcze na kolanie mu siedzi. Tak. No, ciekawie to wygląda. Zdecydowany top lane. Jakby Kenny tutaj wszedł na flankę od pleców. Chociaż w sumie nie, no mają wizję, nie ma jak. No jest ten Siege cały czas, jest ten Baron, jest ten Elder, ale nic z tego nie robią, wypikowali tylko Inhibitor, Towera. Oni muszą zengage'ować jakiś fight, tym niebieskim musi zengage'ować, bo... Chyba jesteśmy świadkiem tego, że ta gierka będzie trwała godzinę. Coś tak czuję, że... Wydaje mi się, że do 50 minut to zamkną. A jeśli nie zamkną... No tak, 46. Chyba to będzie jakiś godzinę niebieskiej. No, team niebieski ma naprawdę zajebiste teamfighta, już ta przewaga w goldzie się trochę zamyka, mamy 41 minutę, no.
Cały czas. Lux. Teraz składa Morello. Czyli deathcapa zostawia na ostatni item. No tak. Wayne, dalej mnie ten stabilizer boli. Jak nas słyszysz, proszę weź to kurwa zmień. QSS zakupiony i full build dla Wayne. Teraz pytanie, czy pomyśli sprzeda tego stabilizera później, jak będzie miał pieniądze na Infinity, czy zostanie przy takim probildzie? No, tego nawet ci powiem, że Rekles by nie był. Ale tak, ale taka meta jest aktualnie na Wayne. Może się w ogóle mylimy, ale jak? Nie ma. Nie ma. To wiesz, nie grałem w dwa tydzień. Patrzę, więc ja nie wiem, co się podmieniało. Na pewno nie składa, to jest dalej proszę ten krewnik nie składa już. Nie no, Kaiza może by miała jeszcze jakoś. Już też nie zawsze. Tak szczerze to od tego patcha ze stronazorem. Może raz widziałem kogoś, jak ty składał stornozora, tak normalnie bez profilowania. A to widziałem dwa razy. Widziałem dużo Kai's, które składały stornozora, bo nie wiedział, że jest zmieniony, ale... A jeśli to będzie wyłapany Kenen? Tak, czwarty Kenen. To jest raczej koniec gierki. Kenen bez jego R-ki raczej nie mają szans, żeby zrobić coś w tym fajcie następnym niebieskim team. Ale Team Czerwony ma cały czas problem z tym zamykaniem tej gierki. No ten outpush od tego, od Xerafa i Branda i Reli jest no, dosyć duży, mocny no. A teraz skończył się Baron w ogóle, powie Czerwone. No Baron, za, następny Baron za 50 sekund, więc no może po tym następnym Baronie też. I w końcu Team Czerwony robi speed pusha. Doszło do tego momentu w tej grze. No w końcu Renek ten pomyślał i się ruszył na inny lane. Ale ile Irelia mu teraz przeszkodzi przy tym? Będą brali pierwszy Inhibitor, drugi. O, QSS wrzucę przez Dain. Marfa, no i jeszcze Joani Marfa. Bronek próbuje zrobić damage. Ale Bronek zostaje wyrobiony, wszyscy Marci. No i to będzie koniec gierki. No to jest koniec gierki. GG już na czacie pisane. Bronek napisał. Kenen próbuje coś jeszcze zrobić, ale no to widać dominację. Teamu czerwonego na teamu niebieskim. Szkoda mi Irelia. Naprawdę znowu Irelia, lepsza Irelia przegrywa meczek. No i Bobry wygrywają i będziemy mieli trzy tiebreakery. Trzy tiebreakery i teraz pytanie. Co zrobi z tym organizator? Bo to jest dosyć ciekawa sytuacja. Dobra, już zmieniamy jeszcze scenkę tylko. Pany, to proszę bardzo. O, tu mamy Bronka z największym damage'em. Bronek prawie z największym damage'em, bo Wayne miała większy. Ale... Tak, ale w niebieskiej drużynie. Tak, ale ogólnie, co można zobaczyć? Ten mecz nie był ani troszeczkę close, ale team niebieski miał taką kompozycję, że był nawet w stanie walczyć z tym czerwonym. No i Bobry. Teraz zaprosić wziąć lidera Bobrów. User was moved to your channel. Piszemy alo. Dawaj tą Wayne. Chcemy, no Wayne poszła sobie. Kurde. A komu MVP byśmy dali za ten mecz? No witam. Po meczu? Jak to sądzisz ogólnie o tym meczu? Szczerze wam powiem, no dobry meczek był, tak? Trochę nas tam wyzywaliście, naszą Wayne. Nie no, bardzo dobry meczek, wyrównany. Cieszymy się, ale powiedz jej, żeby nie składała tego stabilizera. No, proszę cię, to kuje oczy. Naprawdę. Zagraliście bardzo dobry mecz, ale co w ogóle co sądzisz o tej kompozycji przeciwnego teamu, bo w teamfightach, przynajmniej takie dwa teamfighty, gdzie wy przegrywaliście te teamfighty, bo... Właśnie, no tak w połowie gierki straciliśmy może trochę impact, ale to wszystko ze względu na tą Irelię, mocno na midzie mnie zrekciła, ale jednak Vayne na początku gry się nafidowała i jak widzieliście do końca to w miarę jakoś procentowało, tak? No i myślę, że całkiem nie najgorsze kole z tym split pushem na końcu, no już Renekton całkiem rozpędzony, więc... Spoko było. GG. Powiedzcie mi, jak wygląda sytuacja w naszej grupie? Będą rewanże. Będą rewanże. Nie wiem, ale będą rewanże. Kurwa, a jak będą rewanże i znowu zrobią 2-2-2? To wtedy, kurwa, losowanie będzie. Tak, monetą. Będzie papier, kamień, nożyca. Albo nie wiem. Rzuty karne. Jeden na jeden, to Bobry, a reszka to jakiś inny team, tak? Zobacz. Jeden na jeden liderów zrobimy. Tak, jeden na jeden. Będziecie się klepać na Isiny. Tak, spoko. Dobra, to dziękujemy. Do powodzenia w tym meczach.
User left your channel. No to tak, to tydzień drugi. Mecze dosyć poważne dzisiaj były. No to jest koniec meczu dzisiaj. No dziękujemy za oglądanie. Był ze mną dzisiaj no Dominik, z tego co pamiętam. Tak. I Milson. Milson 137. Elo. Tak, elo, elo, żegnam.